No wszyscy teraz jesteście ładnie w szkole i jak wygląda GTA? No GTA wygląda tak, że są trzy osoby na sesji, wbiłem do pierwszej lepszej sesji tutaj i tak się gra. I wsiadłem sobie do mojego samochodu i pewnie jak będę prezesem i zamówię sobie paczki, to absolutnie mógłbym sobie te paczki robić nawet i pół godziny, bez to na takiej zasadzie, że jedną paczkę sobie dostarczę. Nie wiem, pojadę stunigować auto, chociaż nie można podczas robienia paczek. No i wrócę sobie po następną i absolutnie nikt mi nie rozwali. Ale żeby zobaczyć, czy rzeczywiście jest mało osób teraz grających w GTA Online, sprawdzimy inną sesję. Odszukamy nową sesję i zobaczymy, czy wyszuka mi jakąś z większą ilością graczy. Bo zdarza się, że czasami dołączam do jakiegoś gracza sugerowanego i on czasami jest w takiej opuszczonej sesji. Jest godzina 10:12 aktualnie, jest środa, czyli dzisiaj. I wszyscy są w szkole. Wszystkie osoby, które w większości oglądają moje materiały i grają w GTA o tej porze w wakacje. Także chodzi o to, że za każdym razem, kiedy wbiłem do GTA online w wakacje, zawsze wbijałem na sesję co najmniej 12 graczy. Co najmniej. Nie udawało się wbić tak, żebym pojawił się w sesji, gdzie jest 3 graczy. Różnica między takim graniem, a takim graniem weekendowym jest kolosalna. No, wiecie, z drugiej strony nie ma co robić, jak się gra samemu, no bo po co zdobywać tą całą kasę i te wszystkie samochody, skoro nie można się pokazać. O, wbiłem do innej sesji, zobaczcie. Jestem w sumie zaskoczony, bo myślałem, że znajdzie jakąś większą sesję. A tu proszę. A tu niespodzianka. O, już się sesja powiększa. 7 graczy. No, ale widzę, że jakieś zagraniczne niki, może właśnie takie osoby jak ja, które mogą sobie o tej porze wbić, bo na przykład mają popołudniówkę. Nie wiem, ja zostanę sobie prezesem, parę paczek sobie podostarczam. Często zadajecie mi pytanie, skąd tyle kasy, jak to robisz, Lucek? Jak to, Lucek, robisz? No, wbijam sobie do GTA raz na jakiś czas i jak wbijam, to ostatnio właśnie mało gram GTA, muszę przyznać. Jak wbijam, to sobie robię paczki, robię rzeczy, które sprawiają, że robię się bogaty. I tak zarabiam. I potem tuninguję fury i tracę tą kasę. To jest jedyny mój cel obecnie grania w GTA. Muszę przyznać, że Rockstar obecnie przystopował z tymi aktualizacjami. Nie mam nowych samochodów, nawet trybów adwersarza jako tako. Dają nam tylko zniżki na samochody. Tak, na tuningi i tak dalej. O właśnie, moglibyśmy sobie zrobić tuning Lowridera. Dają nam na to zniżki. No i właściwie nic nie robią. Ja tak się zastanawiam, co oni teraz knują, bo moim zdaniem to jest taka cisza przed burzą. Podejrzewam, że będzie ciekawie w niedługim czasie. Tym bardziej, że jest jesień, premiera wielu ciekawych, różnych gier. Spokojnie mogę sobie wziąć 3 paczki. Podejrzewam, że nikt mi nie będzie przeszkadzał, chociaż sesja się troszeczkę powiększyła. Widzę, że wbił ktoś z IGN-u. Jak ktoś wbija z IGN-u, to przeważnie są problemy, bo tam są gracze. Dajcie spokój. Pojadę sobie spokojnie, na spokojnie samochodzikiem. Zobaczymy, czy ktoś mi będzie przeszkadzał. W międzyczasie opowiem wam historię. No, tak myślę, że Rockstar planuje naprawdę coś dużego. Tym bardziej, że jak wiecie albo nie wiecie, nie wiem, czy obserwujecie w ogóle scenę GTA Online i czy was to interesuje. Jak nie interesuje, to zaraz zainteresuje, bo wam powiem coś interesującego. Coś niesamowitego, co wam w ogóle spali mózg. Jest taka sprawa, że Rockstar ponoć, i są takie dosyć mocne dowody na ten temat, Rockstar nie planuje wydać GTA 6. Przynajmniej nie w takiej postaci, jak my myślimy, że będzie o fabuła, będzie fajnie i tak dalej. Wiecie, produkcja GTA, takiego jakiego, w jakie my tutaj gramy, to jest duża kasa. Wynajem aktorów, tak, tworzenie jakichś różnych scenek. To jest poważna sprawa i myślę, że Rockstar poszedł w taką stronę rozgrywki online, gdzie mamy głównie rozgrywkę online. Co prawda, jeśli chodzi o napady, aktualizacja napady, bo mamy tam dużo też takich scenek i w ogóle dialogów, które też musiały być odegrane przez aktorów. No i to jest fakt. Tylko, że
moim zdaniem lepiej jest tworzyć fabułę taką w częściach i dawać ją za darmo graczom, za darmo w cudzysłowie, bo przecież kupujemy te, ja przynajmniej kupuję karty, bo lubię kupować, bo lubię wydawać pieniądze na to, na co ja mam ochotę, a nie na co ktoś myśli, że na to się nie powinno wydawać kasy. No ja lubię sobie coś tam kupić i ktoś może powiedzieć, ej, to jest kasa wydana w boto albo utopiona. Moim zdaniem tak nie jest. Jak ktoś czerpie z tego zabawę, ja wolę też wesprzeć Rockstar, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, żeby tworzył jeszcze lepsze produkcje. Takie jest moje zdanie. A tam jakąś dodatkową gotówkę będę miał w grze, okej. Gram długo w GTA i myślę, że mogę sobie jakoś ten... Poczekam, aż się zabiją. Dwie kurumy. Te kurumy są świetne, fajnie wyglądają. No, więc GTA 6 ponoć jako takiego ma nie być. Ma być... Cyk, chodź tu. Ma być aktualizacja jakaś większa do GTA Online albo nowe GTA Online. Ale nie będzie jako takiego GTA 6 z fabułą i tak dalej. Będzie to głównie online i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Powiem wam tak, ja jak nagrywałem serię z GTA 5 singla, no to już po pewnym czasie miałem takie... no bo zaczęło mnie to nudzić, zaczęło mi brak... Wow, mogę wziąć tą kurumę, ona przeważnie nie zamknięta. Nice. No kurde, wiesz to. No to już mnie zaczęło to nudzić. Zaczęło mi brakować graczy online, takich prawdziwych, inteligentnych przeciwników, z którymi mógłbym się zmierzyć. No tu niestety no nie było i zaczęło mi się to robić takie nużące. Te dialogi też mi jakoś tam później przeszkadzały, cały czas to gadanie i gadanie, ta fabuła. Wiecie, kiedyś to było fajne, bo odkrywało się tą fabułę, tak oglądało się tą grę, tak się w nią wczuwało, tak? Kiedyś w ogóle gry były z samą fabułą i bardzo duży nacisk się na to kładło. Dzisiaj właśnie mamy dość dobre internety, komputery i możemy ze sobą porywalizować w online, a nie ma nic lepszego w każdej możliwej grze, czy to w sporcie, czy czymkolwiek, niż rozgrywka z inteligentnym graczem. Czy to współpraca, czy to gra przeciw. I to nas jara. Mnie na przykład jara to, że możemy się spotkać w jakimś fajnym miejscu, fajnymi furami, pokazać się, coś tam porobić. Fajne jest to, i też jest taka plotka, ale to jest zupełnie plotka, nie wiem, czy to w ogóle jest jakkolwiek potwierdzone. Moim zdaniem to jest bujda. Jest taka, że ma być jakaś aktualizacja z motocyklami. Nie słyszałem o tym za wiele. Tylko takie plotki, że ktoś tam słyszał, że kolega, który ma ojca w USA, który dostał jakąś wersję GTA do testowania, powiedział, że takie tego typu historie, więc to wiadomo. No i myślę, że jestem ciekawy, jak to się rozwinie. Powiem wam, że jestem zadowolony z takiego kierunku. Jeśli rzeczywiście taki kierunek obrał Rockstar, to będzie ciekawie i będzie ciekawie albo w najbliższych tygodniach, albo w najbliższych miesiącach. Wolałbym, żeby w najbliższych miesiącach, żeby ta aktualizacja była taka, że rozwali nam głowy. Typu nowa mapka. Chociaż ta mapka w GTA tutaj jest na tyle fajna, że naprawdę jest spoko. I może ja bym chciał, nie tyle nowy kontynent jakiś, chociaż byłoby oczywiście zajebiście, nie? Tylko rozwinięcie jakichś budynków. Na przykład widzimy tam w tle taki budynek, który jest w budowie. Można by było zrobić go do końca. Kilka dodać jakichś nieruchomości możliwych do kupienia w miejscu, no tam na pustkowiach gdzieś, tak? O, gdzieś tutaj, takie jakieś nasze tajne zakwaterowanie, gdzie tylko my będziemy mieli dostęp, dolatujemy sobie śmigłowcem, bo mnie te nieruchomości w mieście się troszeczkę znudziły. No, tam są nieruchomości, tylko że mnie interesują takie bardziej ekskluzywne nieruchomości, albo takie nieruchomości wojskowe. O rany, wyobraźcie sobie mieć swoją własną nieruchomość z czołgiem w środku, albo właśnie nieruchomość z pojazdami Pegasusa. Niesamowite by to było, naprawdę. Wow, śmigłowca na dachu. Nice, to by było coś. Tylko teraz... no właśnie, i rozwinięcie tych budynków. Mamy oczywiście te nieruchomości, ale z ilością dwóch miejsc w garażu. No, dla mnie to jest...
To jest nieakceptowalne. Ja jestem maniakiem samochodowym. Dla mnie musi być co najmniej 10. I fajnie by było, jakby tych nieruchomości można było sobie kupić więcej. Chociaż ilość tych, które już mamy, jest spoko tak naprawdę. Tylko że moje wymagania co do ilości samochodów są zbyt duże może. Nie powinienem tak może więcej chcieć. Bo powinno się mieć te samochody, które się naprawdę chce. A część z tych samochodów, które mam, nie są jakieś... Nie są z tych, które ja uwielbiam, tylko są takie, które w jakiejś tam części są prestiżowe, tak? Tu musimy jeszcze poczekać, robimy sobie tu. Cyk. I tak sobie gram, dostarczam paczki i to jest super. A zobaczyłem, że jest kilka takich misji nowych, pobocznych do paczek. Na przykład nigdy nie miałem wcześniej dostarczania ładunku polegającego na tym, że musimy z ciężarówki zrzucać skrzynki. Być może ja tego nie miałem, a to było wcześniej. Wydaje mi się, że to zostało dodane jakoś niedawno. Także możemy być bardzo ciekawi tego, co się... Na dach wyszedłem? Niezła suka, co? Coś tutaj pomyliła. No to nie szkodzi. Możemy być bardzo ciekawi tego, co będzie w przyszłości w GTA Online. Myślę, że do tej wersji gry na pewno coś zostanie dodane. No niestety posiadacze konsoli Xbox 360 ani PS3 raczej nie doświadczą tych nowych rzeczy. No bo co? No bo od chyba napadów nie są wspierane te konsole w ogóle. Bo mają tam problemy z płynnością gry. I się nie dziwię, no kurde, GTA to jest gra bardzo wymagająca, obszerna, z otwartym światem. I ja w ogóle jestem zaskoczony, że taka gra chodzi na tych konsolach na takich detalach, jakich jest, i że to w ogóle tam działa. To jest dla mnie dziwne. Okej, tu mamy paczki. Cyku cyk, jest coś tu. Co to mamy? Biżuteria. Pojawi się tu czy w innym miejscu? Bo czasami jest tak, że się dojeżdża, to się pojawia 600 km stąd. Trzeba jechać 5 minut. Nie, to jest chyba gdzieś na górze. Albo z drugiej strony. Może być też, że z drugiej strony. Czasami tak Rockstar próbuje się z nami zabawić. Kotka i myszkę. No to zajdziemy sobie z drugiej. Zobacz, może na górze. Nie, tu są jakieś schody, to musi być tam. Jak będzie z drugiej strony. No, będę łaził tutaj. Dobra, spróbuję. O jest, łasuka, no przecież zawsze z takiej wysokości to ty ładnie telemarkiem. A teraz? Tu coś jest. A, proszę bardzo, Police Department. No i jest. Dobra, będziemy mieli na karku policję. To najlepiej od razu do Lestera zadzwonić. Chodź Lester, zadzwonię do ciebie. A słucham, co ty? Serio? Nie potkaj się tego policjanta! Wbijaj... Co z nią jest nie tak? Gdzie ona wchodzi? Już. O, super! Co? No. Okej, nie ma problemu. Może być też tak. Wydałem kasę na Lestera. Asuka nie chciała wsiąść do tego samochodu, chciała wsiąść gdzieś z tyłu, tak jakby ktoś z przodu już siedział. Zaraz mnie zabiją. Szybko sobie przekąski zjeść. Przekąski. Dobra, już się najadła. Jedziemy. Ojeju. O, mówię wam, jestem podekscytowany tym, co Rockstar tam sobie myśli. Na pewno coś kombinuje. Jest cicho w GTA, są tylko jakieś takie drobne aktualizacje, zniżki. I na bank będzie coś ciekawego. Ale co? No, tego się dowiemy na pewno w przyszłości. Teraz możemy sobie tylko gdybać. Piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś informacje na ten temat. Ja sobie je później sprawdzę, zweryfikuję. Bo może nie śledzę tego świata tak dokładnie jak wy. Ha? No, już jest sesja... Nie, ale sesja nie jest pełna jeszcze. Już trochę gram tutaj. I gram z zagranicznymi graczami raczej, bo te niki nie są polskie. Pojedziemy sobie może takimi bocznymi uliczkami, żeby policję zgubić. No więc, wow. Może powiem wam, co ja bym chciał w GTA. Co ja bym chciał? No bym chciał może trochę inne samochody, więcej. Na pewno jakieś nowe samochody.
Na pewno jakieś urozmaicenie w świecie. Chociaż mówię, ten świat mi się bardzo podoba. Jeszcze mi się nie znudził. No jakiś nowy typ rozgrywki. Na pewno nie nowe misje adwersarza, bo... Okej, niektóre są fajne, te nowe. No ale... Tak jakoś... Jak jest jakaś aktualizacja i wiem, że jest lipna, to będzie, będą to misje adwersarza. O, że będzie jakaś mało obszerna. Rockstar sobie porobił tych misji adwersarza bardzo dużo. Ja myślę, że oni sobie to rozłożyli w czasie, bo zrobienie ich to są głównie skrypty. Nie trzeba żadnych dialogów, ani nic takiego. Więc zrobienie ich nie jest takie czasochłonne, jak na przykład zrobienie aktualizacji typu napady. Były słuchy o zrobieniu aktualizacji odnośnie kasyna, jakieś aktualizacja kasyno, że wtedy będzie można prowadzić albo grać w kasynie i zarabiać też dużo pieniędzy. Co z giełdą? No w GTA w singlu mamy przecież giełdę, na której możemy inwestować i sporo na niej zarabiać albo tracić. No tutaj w online tego nie mamy, bo w online, w ogóle online głównym takim motorem napędowym tej części gry jest to, że kupujemy karty, szarki i płacimy Rockstarowi za to, że utrzymuje serwery. No bo hej, chyba nie ma takiego naiwniaka wśród was, który myśli, że utrzymanie serwerów jest darmowe i po prostu tak sobie możemy kupić raz grę, no i ona będzie się sama cały czas utrzymywała, tak? Raczej nie ma takiej osoby. No ale nie bójcie się, są takie osoby jak Lucek, są takie osoby jak inne osoby, które kupują szarki i które utrzymują tę grę, o, żeż w mordę, znowu mnie zaczął. Jak oni tak robią, no? Które utrzymują tę grę w całości i ona może się zwracać. A tak swoją drogą, GTA Online zarobiło więcej niż samo GTA? Mogę... Coś takiego, parę miliardów dolarów w ciągu roku. Samych tych szarków, to jest niesamowite. Tak więc, chcecie dołożyć cegiełkę do najlepszej gry na świecie? Kupujcie szarki. Brzmi jak reklama, co? Nie no. Możecie kupować, możecie nie kupować. Jak ktoś ma tam... Co? Co się stało? To było dziwne. Jak ktoś ma kasę, a ma mało czasu i chce sobie coś tam kupić w GTA, no to może sobie kupić szarki na tej zasadzie. Natomiast jeśli ktoś ma dużo czasu i chce dużo grać w GTA, no to myślę, że szarki nie mają sensu, bo wszystko to może sobie zarobić grając w GTA, tylko że to jest czasochłonne. Te wszystkie cutscenki, widzicie, ja teraz muszę być w magazynie, muszę wyjść z magazynu, muszę dojechać do biura, muszę czekać, aż mi się jedne paczki odtagują, tak? I potem znowu i znowu, no... Jest to trochę zabawy, ale jest to fajna zabawa. Ze znajomymi jest tym bardziej ciekawa. No i większość graczy właśnie poszukuje takiej sesji jak ta, że no, nikt nas specjalnie nie atakuje. Ja teraz czuję się jak taki normalny gracz, bo nikt za mną nie jeździ ani nie wjeżdża mi na głowę. Ilekroć mówię o tym, żeby mi nie wjeżdżali, żeby nie podjeżdżali po mnie, bo ja jeżdżę zawsze swoim samochodem, do nikogo nie wsiadam, to i tak każdy chce mnie podwozić cały czas. A mnie to tak denerwuje, bo to nie chodzi o to, że ja nie chcę tam z kimś grać ani się bawić, tylko chodzi o to, że raz, że chcę jechać swoim samochodem, a dwa, wiem jak to się skończy, typu, że ojej, Lucek, sorry, a ja już leżę i nie mogę się podnieść i leżę gdzieś tam w wodzie, tak, bo mnie ktoś tam zepchnął. Albo stoję sobie na chodniku, ktoś podjeżdża i o, nie wyhamowałem, sorry, bach, i cyk, połowa życia, tylko policja mnie już zaczyna gonić jeszcze, nie wiadomo z jakiego powodu. I takich momentów jest dużo, no nie da się normalnie, to tak jakby, nie wiem, graliście kiedyś w Wormsy? Tak jakby cię ktoś tym paluszkiem cały czas tak dźgał w tych Wormsach i cię zrzucał z tej przepaści i byś trafiał do wody i za każdym razem tak jest, kiedy chcę sobie pograć sam i ktoś mi podjeżdża i mi, no brzydko powiem, zawraca gitarę, chociaż wystarczy powiedzieć, ej, tak siema, ja się przywitam, ja z kimś tam zagram, jeśli mogę w to grać, pomogę komuś zrobić paczki, nie wiem, coś tam innego. Ale Boże, no nie wjeżdżajcie mi na głowę, no kurde. Ile razy ja mam to mówić? No to się dziwnie wykrzywiło. Okej. Okay. No i nic, moi drodzy, GTA Online wygląda tak. Poza
czasem szkolnym, jest poza czasem wakacji, sorry, poza czasem wolnym dla szkolnistów, szkolniści. Nie ma tu, nie widzę polskich graczy, polskich ników żadnych. Jest jakiś klan MP3, nie jestem pewny, czy to jest polski. Ja kiedyś miałem też klan USB w ABB Reloaded, jak kiedyś grałem, teraz już nie gram w tym, grałem, bo jest GTA, które jest 700 razy lepsze od tamtego czegoś. Tam samochody w ogóle, tam jest wszystko strasznie drogie było. Chciałeś sobie kupić samochód, nie można było tuningować tak jak tutaj. Kupowało się od razu stuningowane fury, tak według jednego wzorca. Kosztowały tam po 120 zł jedna furka, żeby sobie jeździć tak jak furka, na którą możesz sobie normalnie zarobić, tylko nie była stuningowana. Daj spokój. No, więc tak wygląda GTA. Dalej fajna gra, dalej gra, w którą gra się fajnie. Dziękujcie graczom, którzy utrzymują tę grę z szarków. Dzięki nim ona wygląda tak super. No, dziękuję za brawa, dziękuję bardzo. No i zapraszam was na kolejne odcinki, bo moje odcinki są tak niesamowite, że codziennie wbijacie i nabijacie mi tysiące, setki tysięcy wyświetleń na kanale. Nie no, ludzie, dziękuję wam, że byliście na odcinku, mam nadzieję, że spędziliście miło czas. Trzymajcie się, na razie, pa pa.